O, kochani, u nas przed chwilą taka burza przeszła. Solidna, idę sprawdzić, czy wszystko w porządku, ale zerknijmy, ile popadało. A popadało sporo. 25 litrów na metr kwadratowy. Coś przepięknego, ale to było oberwanie naprawdę, bo to w ciągu, ja wiem ilu, 40 minut? Naprawdę dużo. Idę zobaczyć, czy ze zwierzakami wszystko w porządku. O, a one, kurczę, nie powchodziły? Indyki widziałem, że się chowały przed deszczem, ale teraz sobie powychodziły z powrotem. Kaczuchy powychodziły. Idziemy je wgonić do kurnika z powrotem. Nie wiem, czemu powychodziły i mokną. Tutaj wolierka w porządku. Ale miałem obawy, czy czasem ten wiatr, bo był bardzo mocny wiatr, czy nie zerwie mi tego dachu, ale nie. Dach się mocno trzyma, chociaż no, można by go jeszcze przyłapać w kilku miejscach. Ptaszynki się pochowały, ale pomokło wszystko, widzę. No, oberwanie bardzo duże. Mam nadzieję, że wy to widzicie, że ta latarka, którą świecę, w jakiś sposób wam tu pokaże, co się dzieje. Popatrzcie, tu jest powódź dosłownie. Spróbujemy wgonić zwierzaki. Uciekaj. Chodź tam. Dobra, ja odkładam kamerę i spróbuję je zagonić. Indyki musiałem pojedynczo wganiać. O, już wyszły. Zapraszam panów tam. Do spania, szybciutko. Do spania idziemy, no. Nie tu, nie tu. Do spania, ciach. Do spania, no. Do spania, idziemy. Kaczuchy nie wiedzą, o co chodzi. Że trzeba tam wejść. I mi troszkę oponują, a przez to, że one oponują, to i indyki nie bardzo chcą wchodzić. No, zapraszam, do środka. Schowajcie się, to was zamknę, no. Dobra, kochani, patrzcie w ten sposób. A ja łapię te dziady i wrzucam do środka. Do środeczka, szybciutko. No chodź, 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 chodź. Nie bać się, nie bać się. Tam jest suchutko. Po co będziecie tu mokry? Tam może wam być fajnie. Dobra. Jeszcze się rozejrzymy, ale wydaje mi się, że chyba wszystkie są w środku. Ten jeden bażancik, którego tutaj widzicie, największy, o tutaj dokładnie, on jednak troszeczkę ucierpiał chyba w tej nawałnicy, bo przemógł cały. Trochę się obawiałem o jego życie tam, więc wziąłem go tutaj do odchowalnika. Tego mini odchowalnika, bo tu są maluszki, które mają po 2-3 dni. I mam nadzieję, że dojdzie tutaj do siebie. Tu jest cieplutko, więc będzie sobie spokojnie z nimi tutaj dochodził. Gnijmy dzisiaj 20, prawie 7. Więc jeszcze 2 litry dolało od wczoraj. Jest 6 rano, idę puścić pierzaki. Pierzaki, pierzaste, pierzaki. No, powiedzmy, wymyśliłem chyba słowo właśnie. Puścimy ich, bo tak jak żeście widzieli wczoraj, zamykałem ich na wieczór. Żeby tutaj, kurczę, nic im się nie stało. Zaraz, umieścimy kamerkę może tutaj. Widać? Widać. Dobra, ja idę ich wypuścić. Thank you.
Wszystko spragnione jedzenia chyba z rana. Chociaż patrzcie, co się porobiło. W miejscach, gdzie powinna być pasza, jest woda, ale zaraz to będziemy naprawiać. No, niezła burza. Podejrzewam, że w większości kraju była ta burza. Nawet chciałem ją nakręcić dla was wczoraj, ale tak lało. Tak było ciemno, że no nie dało rady. Dobra, kochani, idę po jakieś jedzonko dla nich. I karmimy ferajne. No dobrze, 20... Ile? Jeszcze raz, 20... Prawie 7. Wylewamy. Wcześniej było 51,5. Czyli teraz będzie 27 i 51,5, czyli 78,5. Taki mamy wynik w lipcu. W porównaniu z 13 litrami w czerwcu, to naprawdę bardzo fajnie wygląda. Zbieramy dalej informacje. Jeszcze tylko wam pokażę, co z tym barzancikiem, który wczoraj mocno zmógł. Jak widzicie, doszedł do siebie. Wygrzewa się tutaj w lampie, więc wszystko ok. Maluchy śpią. Te maluszki nie były na burzy. Udało mi się w porę je ewakuować, jak już te chmury się mocno zbierały, bo wiedziałem, że one się na pewno nie schowają i mogłoby to dla nich się źle skończyć. Więc one sobie przenocowały w garażu. O, gdzieś mamy przebicie. Ale gdzie? Chyba tu na tej trawce. O, już jest ok. Dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się, miłej niedzieli, smacznego obiadku i do następnego odcinka. Cześć!